W tym zadaniu musimy rozwiązać następującą nierówność liniową. Zaczynamy od wymnożenia nawiasów. 3 razy 1 to 3, dalej mamy minus 3 razy x to minus 3x, większe od 2 razy 3x z 6x, 2 razy minus 1 to minus 2 i minus 12x. Teraz możemy jeszcze przepisać tutaj lewą stronę bez zmian, a po prawej stronie dodamy 6x i minus 12x to będzie minus 6x i mam jeszcze minus 2. Teraz przenosimy x -y na jedną stronę liczby na drugą stronę. Będziemy mieli po lewej stronie minus 3x i minus 6x przeniesione na lewą stronę, to będzie plus 6x, większe od, a po lewej stronie zostało po prawej stronie zostało nam minus 2 i jeszcze 3 z lewej strony na prawą ze zmianą znaku, mamy minus 3, czyli po lewej stronie. Minus 3 plus 6 to 3, czyli mamy 3x większe od minus 2 minus 3 to minus 5. Dzielimy równanie obustronnie przez 3 i otrzymujemy, że x jest większe od minus 5 trzecich. No i teraz jeszcze musimy zaznaczyć odpowiedni przedział. x jest większy od minus 5 trzecich. Taki przedział mamy zapisany w podpunkcie A, czyli inaczej mówiąc, od minus 5 trzecich do plus nieskończoności.